Witam serdecznie. Basic Electronic Series Amplifier Circuits, ta publikacja autorstwa Tomasa M. Adamsa, pojawia się w serii audiobooki, czyli takie książki, które sobie po prostu czytamy, w moim tłumaczeniu one są zrobione. Jest to fenomenalna książka, dlatego postanowiłem ją przetłumaczyć, fajne obrazki. Wyjaśniają podstawy działania układów lampowych. Dlaczego ją, czytamy mimo, że jest to książka z 1961 roku, a no w tym okresie nastąpił rozwój bardzo znaczny techniki lampowej. U progu czekał już tranzystor ze swoją nowością i innymi rozwiązaniami układowymi. A no lampy potem odeszły do lamusa, nikt tego już nie badał, nikt tego nie rozwijał. W związku z tym książka z 1961 roku będzie nam pomocna przy zrozumieniu lampowych układów i ich działania. Dzisiaj omówimy sobie wzmacniacze częstotliwości audio. Ładnie się to synchronizuje z inną serią, którą mam na kanale o projektowaniu wzmacniacza. W tym filmie przyjrzymy się, jak się rozwijają prądy, a w tamtej serii będziemy mogli poznać, jak te prądy należy dobrać. Analizujemy rozdział czwarty. Wzmacniacze mocy częstotliwości akustycznych są stosowane we wszystkich systemach nagłośnieniowych, odbiornikach radiowych i telewizyjnych, gramofonach, nagrywarkach w celu zapewnienia wystarczającej mocy audio. Do wysterowania głośników lub innych urządzeń podłączonych do ich wyjścia. Głośniki to zazwyczaj urządzenia zasilane prądem, wymagające przepływu dość dużego prądu elektronowego w zakresie częstotliwości audio. Moc powstająca na dowolnym obciążeniu rezystancyjnym zmienia się proporcjonalnie do kwadratu prądu przepływającego przez to obciążenie zgodnie ze wzorem na moc, który stwierdza to, co widzicie na tablicy. Lampa używana jako wzmacniacz mocy jest zaprojektowana tak, aby dostarczyć dużą ilość prądu katoda-anoda, prąd ten jest zwykle dostarczany do transformatora w obwodzie obciążenia. Umożliwia to dopasowanie impedancji konkretnego obciążenia głośnika do impedancji obwodu anodowego. Aby zapewnić optymalne lub maksymalne przyniesienie mocy z obwodu anody do obwodu obciążenia, konieczne jest dokładnie dopasowanie obu impedancji, ponieważ impedancja przeciętnego głośnika jest dość mała, rzędu kilku omów. I ponieważ impedancja obwodu anodowego będzie znacznie większa, w procesie dopasowania impedancji wykorzystuje się przekładnię zwojową, która jest cechą produkcyjną transformatora. Charakterystyka dopasowania impedancji transformatora zmienia się zgodnie z kwadratem stosunku zwojów uzwojenia pierwotnego do wtórnego. Jeśli uzwojenie pierwotne ma dwa razy więcej zwojów niż uzwojenie wtórne, przekładnia zwojowa, zwykle wyrażana jako n1 do n2, będzie wynosić 2, czyli 2 do 1, a transformator może dopasować dwie impedancje w stosunku 4 do 1. Jeśli przekładnia zwojowa wynosi 20 do 1, transformator może dopasować dwie impedancje, które różnią się od siebie współczynnikiem 400 do 1. Zatem, jeśli głośniej ma impedancję 8 omów, a obwód anodowy impedancję 3200 omów, to obie impedancje można dopasować do siebie za pomocą transformatora o przekładnicy zwojowej 20 do 1 między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym. Wybrano przykładowe obwody, aby zobrazować warunki i problemy występujące w obwodzie podczas wzmacniania mocy częstotliwości akustycznych. Pierwszy obwód wykorzystuje pojedynczą triodę wzmacniającą. Wszystkie wykorzystują transformatory wyjściowe typu podwyższającego prąd. W pierwszym przykładzie szczegółowo omówiony zostanie ruch prądu wyjściowego przez cewkę głośnika i wynikający z niego ruch membrany głośnika. Późniejsze przykłady przedstawiają typowe obwody przeciwsobne. Ta część dyskusji nie została tutaj powtórzona, ponieważ zasady są identyczne dla wszystkich obwodów. Wzmacniacz MOSY sprzężony przez transformator. Rysunek 4-1 i 4-2 przedstawiają dwa kolejne półcykle działania konwencjonalnego wzmacniacza częstotliwości akustycznych. Transformator łączy obwód anodowy z obciążeniem, które jest pokazane jako głośnik. Ten typ obwodu musi pracować w warunkach klasy A, co oznacza, że prąd anody nie może zostać odcięty ani przerwany w żadnej części pojedynczego cyklu. Autopolaryzacja ustawiana jest za pomocą rezystora katodowego i kondensatora bośniującego. Lampa wzmacniacza mocy jest sterowana sygnałem wyjściowym, z poprzedniego wzmacniacza napięciowego. Elementy tworzące ten kompletny obwód są następujące. R1 to rezystor siatkowy, R2 rezystor polaryzujący katodę, C1 kondensator filtra katodowego, T1 transformator wyjściowy częstotliwości akustycznej, V1 to trioda wzmacniacza mocy, a M1 to zasilanie. Zidentyfikujmy jeszcze prądy. Prądy pracujące w tym obwodzie wyglądają następująco. Pierwszy prąd sterujący siatką jest zaznaczony kolorem zielonym, drugi prąd anody. Pulsujący prąd stały, to jest ciągła czerwona kreska. Trzeci, prąd głośnika lub wyjściowy, pokolorowany na niebiesko. Czwarty, prąd filtra katodowego, oznaczony czerwoną przerywaną linią. Oprócz tych prądów zawsze uwzględnia się możliwość upływu prądu z siatki, z lampy i konieczność zapewnienia mu drogi powrotnej do katody. Rezystor R1 zapewnia tę ścieżkę powrotną. Ponieważ jednak działanie obwodu jako całości nie zależy od prądu upływu siatki, nie pokazano tego na rysunkach 4-1 i 4-2. Szczegóły pracy. Rysunek 4-1 uważa się za dodatni cykl pracy. Ponieważ napięcie siatki rośnie w kierunku dodatnim przez cały półcykl. Przepływ w górę prądu sterującego siatką przez R1 podczas pierwszego półcyklu ma miejsce, ponieważ elektrony będą zawsze płynąć w kierunku obszarów o bardziej dodatnim napięciu. W miarę jak napięcie siatki staje się coraz bardziej dodatnie, przez lampę będzie uwalniany coraz większy prąd anodowy. Pożądane jest. Aby we wszystkich zakresach napięcia siatkowego i prądu anodowego, w których przeprowadzana jest ta praca, wielkość prądu anody pozostawała zawsze w tej samej proporcji do wielkości napięcia siatka-katoda. Gdy ten warunek jest spełniony, lampę uważa się za wzmacniacz liniowy. Termin ten wywodzi się z charakterystyk triody, pokazanej na rysunku 2/3. Było to w poprzednich filmach. Pełna ścieżka prądu anodowego, pokazana na czerwono. Przebiega oczywiście od katody do anody, potem w dół, przez uzwojenie pierwotne transformatora wyjściowego, przez zasilacz do wspólnej masy. Stąd przepływa przez rezystor R2 do katody. Podczas tej części cyklu, gdy prąd ten rośnie w miarę przepływu przez uzwojenie pierwotne, będzie on wywoływał przepływ coraz większego prądu w przeciwnym kierunku w uzwojeniu wtórnym. Ten prąd wtórny, pokazany na niebiesko, faktycznie porusza membramą głośnika. Podczas drugiego, ujemnego półcyklu na rysunku 4 2 kierunek prądu sterującego siatką i wynikowe napięcie siatki są odwrócone w stosunku do pokazanego na rysunku 4x1. Stopniowe zmniejszanie napięcia siatkowego powoduje ciągłe zmniejszanie się prądu anody płynącego przez lampę. Ponieważ ten malejący prąd anody przepływa w dół przez uzwojenie pierwotne, spowoduje to jednocześnie zmniejszenie prądu w uzwojeniu wtórnym w kierunku przeciwnym do prądu anodowego, co w rzeczywistości jest wzrostem w tym samym kierunku w dół, jak pokazano na niebieską linią na rysunku 4-1. Ten sposób pulsujący prąd stały w jednym uzwojeniu może w rzeczywistości spowodować przepływ prądu przemiennego w drugim uzwojeniu, zatem od jednego półcyklu do drugiego. Prądy wyjściowe w uzwojeniu wtórnym i w cewce głośnika płyną naprzemiennie w przeciwnych kierunkach. Praca głośnika. Przetwornik jest szeroko definiowany jako urządzenie służące do przekształcenia energii z jednej postaci w drugą. Głośnik kwalifikuje się jako przetwornik, ponieważ przekształca energię elektryczną, reprezentowaną przez prąd wyjściowy, w energię dźwiękową, którą można usłyszeć. Jak pokazano na rysunkach 4-1 i 4-2, osiąga się to za pomocą magnesu trwałego, ruchomego elektromagnesu i membramy, która jest połączona z elektromagnesem i porusza się wraz z nim, tworząc wibracje powietrza, które znamy jako fale dźwiękowe. Tutaj w oryginalnym tekście było słowo solenoid. Solenoid jest formą elektromagnesu. Solenoid działa na tej samej zasadzie co magnes elektryczny. Kiedy prąd elektronowy przepływa przez cewkę z drutu, Tworzą się linie siły magnetycznej, które przechodzą przez cewkę w kierunku osiowym. Ponadto kierunek, czyli biegunowość, tych linii siły zależy od kierunku przepływu elektronów przez cewkę. Biegunowość tych lub jakichkolwiek linii sił magnetycznych jest północna lub południowa. Linie sił magnetycznych, zwane też liniami strumienia, są znacznie wzmacniane przez umieszczenie w cewce materiału łatwo magnesującego się, takiego jak miękkie żelazo. Dokonano tego w głośniku z rysunku 4 kreska 1 i 4 kreska 2. Polaryzacja pola magnetycznego utworzonego w wyniku przepływu prądu elektronów przez ruchomą cewkę ma biegun północny na lewym końcu cewki i biegun południowy na prawym końcu cewki, jak pokazano na rysunku 4 kreska 1. To połączenie cewki z drutu i ruchomego rdzenia żelaznego staje się solenoidem po dodaniu stałego pola magnetycznego do tymczasowego. To trwałe pole magnetyczne zapewnia magnes przedstawiony na rysunku 4-1 i 4-2. Jego stały biegun południowy znajduje się po prawej stronie, przylegając do lewego końca ruchomego żelaznego rdzenia. Gdy rdzeń zostanie namagnesowany, jak pokazano na rysunku 4-1, zostanie on przesunięty w lewo. Bliżej magnesu trwałego, ponieważ południowy i północny biegun magnetyczny będą zawsze przyciągać się do siebie. Rdzeń ciągnie ze sobą elastyczną membramę, tworząc rozrzedzenie powietrza przed głośnikiem, które stanowi połowę pojedynczego cyklu fali dźwiękowej. Kiedy kierunek prądu wyjściowego na rysunku 4-2 zostanie odwrócony, powstałe linie siły magnetycznej zmienią kierunek. Ruchomy, żelazny rdzeń ma teraz południowy biegun magnetyczny na lewym końcu i północny biegun magnetyczny na prawym końcu. Ponieważ dwa bieguny południowe odpychają się, Cały ustrój przesuwa się w prawo, wypychając przed siebie elastyczną membranę. Ten ruch membrany ściska powietrze przed głośnikiem, co stanowi drugą połowę pojedynczego cyklu fali dźwiękowej. Fala dźwiękowa składa się z naprzemiennych kompresji i rozrzezeń powietrza przemieszczającego się przez atmosferę. Kiedy te wibracje powietrza docierają do innego przetwornika, np. ludzkiego ucha, zostaną przekształcone w odpowiednie wibracje nerwowe, przynosząc prawdopodobnie przyjemność słuchaczowi. Częstotliwość prądu wyjściowego określa częstotliwość lub wysokość wytwarzanego dźwięku. Na przykład, jeśli częstotliwość prądu wynosi 400 Hz, żelazny rdzeń będzie poruszał się tam i z powrotem. 400 razy na sekundę i w ten sposób dokładnie będzie odtwarzał żądaną wysokość tonu. Głośność wytwarzanego dźwięku zależy od dystansu, jaki membrana pokonuje w tę i z powrotem w każdym cyklu. Będzie to taka sama odległość, jaką przebywa żelazny rdzeń, ponieważ oba są ze sobą sztywno połączone. Siła prądu przemiennego, przepływającego przez uzwojenie wtórne, określa siłę tymczasowego pola magnetycznego. Które z kolei reguluje ruchy żelaznego rdzenia. Oczywiście nie jest to odcinek o głośnikach dynamicznych, ale mogę wspomnieć, że dzisiejsze głośniki dynamiczne zbudowane są z trzech zasadniczych elementów. Pierwszy z nich to system napędowy składający się z magnesu, płytki na tylnego nabiegunnika centralnego, płytki na przedniego, szczeliny powietrznej i cewki drgającej. Drugi element to memrama, którą zwykle jest stożek z osłoną przeciwkurzową, albo taka kopułeczka, jednoczęściowa kopułka. No i trzeci z tych elementów to zawieszenie memramy. To się składa z takiego zawieszenia centrującego i zawieszenia zewnętrznego memramy. Dzisiaj już nie używa się takich magnesów elektrycznych, elektromagnesów do wytwarzania pola mamy dość solidne i mocne magnesy, na przykład neodymowe, które mogą pomóc w wytworzeniu takiego dużego pola magnetycznego. Magnes trwały. Magnes trwały pokazany na rycinie 4x1 i 4x2 w większości głośników stosuje się do przyciągania lub odpychania elektromagnesu. Jednakże w niektórych głośnikach cewka z drutu jest owinięta wokół żelaznego rdzenia i podłączona do źródła prądu stałego. Mamy więc drugi elektromagnes. Jednak w przeciwieństwie do solenoidu elektromagnetycznego, pole magnetyczne drugiego elektromagnesu pozostanie stałe, a bieguny niezmienione, ponieważ jest on podłączony do źródła prądu stałego zamiast do prądu przemiennego jak cewka elektromagnesu. Kto widział? Głośnik z epoki, a można też znaleźć na YouTube filmy pokazujące od takich starych radio z 1931 roku, to będzie wiedział, że użycie drugiej cewki pomagało redukować brum z zasilacza i często było w tym celu stosowane. Jak rozpoznać, który biegun jest który w elektromagnesie? To proste. Wystarczy chwycić cewkę lewą ręką tak, aby palce wskazywały kierunek, w którym elektrony przepływają przez cewkę. Następnie należy wyciągnąć kciuk i on będzie wskazywał biegun magnetyczny północny. Głośniki wykorzystujące magnesy trwałe nazywane są po prostu głośnikami z magnesami trwałymi, natomiast te z elektromagnesami nazywane są głośnikami elektromagnetycznymi. Działanie obu typów jest takie samo. Jedyną różnicą są dodatkowe połączenia dla do dodatkowej cewki, zwanej zwykle polem, angielskiego field. W praktyce pole jest zawsze podłączone do źródła prądu stałego zasilacza urządzenia, Czasami wykorzystuje się oddzielny zasilacz. Filtrowanie katodowe. Filtr katodowy lub prąd obejściowy. Pokazano na czerwono przerywaną linią. Przepływa tam i z powrotem do i z kondensatora C1. Jego jedynym celem jest utrzymanie stałego napięcia na katodzie. Pamiętajmy, że polaryzacja siatki dowolnej lampy to chwilowa różnica napięcia między siatką a katodą. Rzeczywiste napięcie na siatce zmienia się pod wpływem przepływu prądu sterującego siatką w górę i w dół przez rezystor sterujący siatką. Dlatego pożądane jest, aby wielkość prądu anody w dowolnym momencie cyklu była zawsze proporcjonalna do napięcia sterującego siatką. Gdybyśmy mierzyli napięcie sterujące siatką w odniesieniu do stałej wartości, np. do masy, warunek ten byłby stosunkowo prosty do osiągnięcia. Jednakże tak naprawdę mierzymy napięcie sterujące siatką w odniesieniu do katody, ponieważ całkowite chwilowe odchylenie siatki, które tak naprawdę określa ile prądu będzie przepływać przez anodę, jest różnicą pomiędzy napięciem katody i siatki. Dlatego katoda powinna o ile jest to możliwe, być utrzymywana na pewnej stałej wartości napięcia dodatniego. Jest oczywiste, że napięcie katody podlega wahaniom, ponieważ jest wytworzony przez przepływ prądu anodowego przez rezystor polaryzujący katodę R2, a prąd anody zmienia się w dość szerokim zakresie. Dodatek kondensatora filtrującego stabilizuje napięcie katody i w ten sposób zapobiega takim wahaniom napięcia. Kombinacja rezystora R2 i kondensatora C1 jest znanym przykładem filtra RC o dużej stałej czasowej. Na górnej okładzinie kondensatora C1 gromadzi się dodatnie napięcie. Kiedy zapotrzebowanie na prąd anody jest bardzo niskie, mamy taki stan przedstawiony na rysunku 4K2, to dodatnie napięcie katody w dalszym ciągu pociąga prąd elektronowy w górę przez rezystor katodowy. Podczas tych ujemnych półcykli nadmiar prądu elektronowego przelewa się do kondensatora zamiast wchodzić do lampy. To działanie wypycha taką samą liczbę elektronów z dolnej okładziny do wspólnej masy. Podczas dodatnich półcykli przedstawionych na rysunku 4-1 siatka sterująca jest dodatnia. Stąd wzrasta zapotrzebowanie katody na wyemitowanie większej liczby elektronów do lampy. Gdyby nie było kondensatora bocznikującego katodę, dodatkowy prąd anody musiałby być dostarczany bezpośrednio z masy poniżej rezystora katodowego. Płynąc w górę przez elektron R2 prąd ten spowodowałby większy spadek napięcia na rezystorze zgodnie z prawem OMA. Większy spadek spowoduje wyższe napięcie dodatnie na katodzie. Kiedy do rezystora podłączony zostanie odpowiedni kondensator bocznikujący, dodatkowe zapotrzebowanie na elektrony prądu anodowego będzie dostarczane bezpośrednio z puli jonów dodatnich na górnej okładzinie kondensatora. Jeśli kondensator ma wystarczającą dużą pojemność, pula jonów będzie na tyle duża, przed do lampy zostanie oddana nieznaczna liczba dodatkowych elektronów w porównaniu z liczbą zgromadzonych tam jonów dodatnich. Stąd dodatnie napięcie puli jonów nie ulegnie zauważalnej zmianie w wyniku odejścia elektronów. Prąd filtrujący, który przepływa pomiędzy dolną układziną kondensatora a masą, będzie płynął w górę podczas dodatniego półcyklu, przyciągany przez ujście dodatkowych elektronów do lampy. Widzimy zatem, że prąd filtrujący przepływa w górę i w dół pomiędzy kondensatorem a masą z częstotliwością przyłożonego napięcia. Zalety pracy przeciwstawnej i przeciwsobnej, z angielska zwanej push-pull. Z zastosowania dwóch lamp wzmacniacza mocy w połączeniu przeciwsobnym wynika kilka ważnych korzyści. Jak omówiono we wcześniejszych rozdziałach, zwykle pożądane jest operowanie lampą na liniowej części jej charakterystyki przenoszenia, aby uniknąć zniekształceń. Zniekształcenia powstałe w wyniku pracy lampy wzdłuż nieliniowych części tej krzywej są klasyfikowane jako zniekształcenia drugiej harmonicznej. W połączeniu przeciwsobnym zniekształcenie drugiej harmonicznej, powodowane przez jedną lampę, jest eliminowane w transformatorze wyjściowym przez zniekształcenie drugiej harmonicznej, powodowane przez drugą lampę. W rezultacie sygnał wyjściowy jest zasadniczo pozbawiony zniekształceń. Możliwość eliminacji tych dwóch zniekształceń pozwala na mocniejsze wciśnięcie każdej lampy w nieliniowe fragmenty charakterystyk. Moc wyjściowa osiągnięta z dwóch lamp w układzie przeciwsobnym jest ponad dwukrotnie większa niż moc, jaką można uzyskać z układu asymetrycznego, czyli pojedynczej lampy tego samego typu. Ta cecha pozwala na zastosowanie dwóch lamp o niższej mocy w trybie przeciwsobnym zamiast jednej lampy dużej mocy. W celu uzyskania pożądanej mocy wyjściowej. Kolejną zaletą owodu przeciwsobnego jest to, że unika się magnesowania prądem stałym uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego. W omówionym właśnie obwodzie pewna ilość prądu anodowego przepływa przez uzwojenie pierwotne cały czas w dół. Można to sprawdzić badając rysunki 4-1 i 4-2. W wyniku ciągłego przepływu prądu przez jedno uzwojenie, żelazny rdzeń zostaje namagnesowany, co pogarsza jego zdolność do wydajniejszej pracy jako transformatora. Ten niepożądany efekt został wyeliminowany we wszystkich pozostałych obwodach tego rozdziału, ponieważ wszelki magnetyzm trwały, który w przeciwnym razie mógłby zostać uzyskany, gdy prąd jednej anody przepływa w dół przez część uzwojenia pierwotnego, zostanie zniesiony albo zneutralizowany przez prąd drugiej anody przepływający w górę przez tę samą część uzwojenia pierwotnego. I jeszcze inna zaleta połączenia przeciwsobnego jest taka. Że suma dwóch prądów wpływających do zasilacza jest prawie stała, szczególnie gdy lampy pracują w warunkach klasy A. Eliminuje to konieczność odsprzęgania zasilania dodatkowymi kondensatorami filtrującymi w celu blokowania niewielkich przepięć prądów wokół zasilacza do masy. Ponieważ pojedynczy zasilacz jest zwykle używany do zasilania wielu obwodów, istotne jest to, aby nie dopuścić do żadnych skoków napięcia lub prądu które mogłyby chwilowo podnieść lub obniżyć napięcie zasilania, ponieważ warunki pracy wszystkich innych lamp podłączonych do zasilacza byłyby natychmiast naruszone. Ze względu na symetryczną zależność między dwoma napięciami siatkowymi i wynikającymi z nich prądami anot, obwód przeciwsobny jest czasami nazywany wzmacniaczem symetrycznym, zbalansowanym. I tutaj jeszcze do tego zasilacza trochę wtrącę od siebie. W tamtych czasach kondensatory wysokich pojemności były drogie, w związku z tym nie odstrzegano tak bardzo ze względu na koszty samo zasilanie. Dzisiaj możemy to zrobić, używając także elektroniki tranzystorowej do stabilizacji napięcia nodowego do każdego ze stopni, więc nie jest już to taką ważną zaletą chociaż taki zasilacz jest dużo droższy niż kilka rezystorów połączonych szeregowo. W następnym odcinku omówimy sobie wzmacniacz, który używa rezystora upływowego siatki i będzie to wzmacniacz sprzężony przez transformator, a potem omówimy sobie wzmacniacz uszpól, w którym wykorzystuje się polaryzację katodową. Na koniec przyszłego odcinka wspomnimy także o klasie B. Następny rozdział tej książki to odwracacz fazy. Dwa ostatnie będą zajmować się częstotliwościami radiowymi, ale myślę, że ten temat będzie na tyle interesujący, że ci, którzy zajmują się starymi radiodbiornikami i ich renowacją, będą mogli jeszcze sobie przypomnieć, jak to ten prąd w tych wzmacniaczach wysokich częstotliwości płynie. Do zobaczenia następnym razem.